Witam Was w finale, Sołtys Games Master Psyatok. Nie bierzemy Mulligana, ale to chyba jedna z lepszych rąk, które mieliśmy. Oponent do szóstki zszedł, jak chcecie do piątki, to ta ręka będzie tym lepsza oczywiście. Z szóstki to jeszcze jest tak, no na dwoje babka wróżyła. Wiadomo, że nie życzę mu jakby tego, żeby... Znaczy życzę mu, żeby przegrał, ale nie życzę mu tego, żeby przegrywał tam z piątki, prawda? No dobra, okej. Jest drop za 2, jest drop za 4. Trochę z tą harpią się ten koń kłóci, więc wydaje mi się, że najpierw muszę jednak wyczekać do harpi i dopiero na konia zagrać. Okej, jest jakiś ziomak. Marauder. Okej, no. Co zrobisz? Zgrywamy zioma. Pewnie nie będę blokował. Jednak w tych kolorach zagrożenie latającymi stworami jest dosyć duże. Myślę, że mogę przyjąć. Też w sumie... Wymiana nie jest taka fatalna w sumie. No, zobaczymy jak to wyjdzie. Myślę, że wymienię jednak. Kupienie chyba sobie czasu jest też nie najgorsze. Pamiętajmy, że on wziął Mulligana. Okej, Oreada. Jasne. No, zagram tego Mugisa. Niech coś będzie w stole. Oczywiście to jest bardzo uniwersalny koleś, bo on jest fajny w late game, czasami wygrywa gry po prostu znikąd. Ale jest też całkiem spoko właśnie w formie takiego dropa za 3, czyli takiego po prostu goblin, jakiegoś, niech się nazywał goblin, a ten grodzic jest niefajny. No cóż. To robi nas na stałe goście. Szkoda. Zagrywanie konia w tym momencie jest bardzo słabe. Chyba. Bo ta harpia staje się po prostu bezużyteczna. Chyba lepiej po prostu wyczekać. Przyjąć za 5. Zagrać harpię. Trudny wybór, no. Gdybym miał na ręce, wiecie, więcej stworów, to mógł zagrać konia i po prostu potem zagrywać jakieś stwory, wybronić się i ewentualnie harpie już, kiedy koń się pozbędzie koleś. No, a z drugiej strony on gra takim typowym agro. Myślę, że zagram tego konia i tą harpię po prostu wyczekam tą harpię na później. To pewnie będzie znacznie później, no ale... Bo to jest dobry plan, mimo wszystko. On teraz pewnie nawet nie zapłaci, chociaż no zobaczymy, może zapłaci. No, plan chyba taki z tym koniem, znaczy wszystko zależy od tego, co będę dobierał. Jak będę dobierał teraz same landy, no to ten koń jest gorszy, tak? Ale z drugiej strony przyjmować piątkę za darmo też słabo raczej. No niestety tu muszę... Zablokuję chyba. Też w sumie mogę jeszcze to przyjąć. Mogę jeszcze przyjąć ten Land Image. Najgorzej, że będzie dobierał karty z tego, no ale cóż. Asphyxiate. No jest jakiś plan, mogę tego zabić. Z drugiej strony zabijanie tego patałacha niewiele mi daje. Myślę, że po prostu oddam turę. Będę blokował tego Tomoreadę. O proszę, widzicie, jak łatwo jednak Asphyxiate się przyda.
No ta Oreada jest trochę bolesna, bo to jednak jest duży koleś, który będzie jeszcze większy. No i te ekstra karty. No ten Ordea mi się to bardzo nie podobał. No ale cóż. Dlaczego by nie? No z tym aspem połączonym z tym konikiem, który nam dobierze landy, może coś się jeszcze uda tutaj zrobić. No poblokuję. Nie ma co tracić damage'u. No jego tak jest naprawdę dobry. Trzy karty na ręku. Kiepsko to widzę. Mimo wszystko to jest jednak masa kart. No, prawdopodobnie nie jestem w stanie z tego wyjść w tym momencie. Stawił na topie jeszcze. Nie wiem, czy chcę mu pokazywać pozostałe karty. Myślę, że nie. Myślę, że po prostu się poddam. I cóż możemy tutaj na niego takiego wprowadzić? Fate wydaje się być ok. No jest tam niby tylko ta jedna Oreada była, ale jeszcze był też Ordeal. Ten Ordeal tu mnie strasznie skrzywdził. I możemy się pozbyć chyba Scrooge Marka znowu. Viper's Kiss na jego deck nie jest taki zły, bo wyłącza te olbrzymy, prawda? No nie jest najlepsza ręka, ale jest ok. Zobaczymy, co z niej wyniknie, ale wydaje się być ok. Nie wiem, no. Tutaj w tym deku nie ma co liczyć na jakieś świetne początkowe tury. Nie ma atlety. Ciekawe. Dobra, zagramy sobie tego naszego Yuma. Znowu sytuacja się powtarza. Konik kontra Harpia. Myślę, że zagram jednak tego White of the Underworld. W sumie
Znowu ten konik wydaje mi się być bardzo fajną opcją. Dobra, zagram go. Najwyżej znowu będzie problem, ale... No to harpia, no... Dostanę lataka 2-2, a to dostaję kilka tokenów prawdopodobnie z tego. Szczególnie, że ja przez najbliższe ileś tur jeszcze nie będę atakował, prawda? A więc mi się wydaje lepszym planem. Okej. Okay. Myślę, że oddam turę. No ta harpia z tym koniem się strasznie tutaj nie lubią. Ale no, obie te karty trudno nie zmieścić moim zdaniem, mimo wszystko. Mimo, że one mają taką antysynergię, to oczywiście tak się pechowo składa, że akurat dostaje harpię, a nie którąś z innych piątek, bo gdyby to był asp, to byłoby oczywiście znacznie przyjemniej. Oczywiście zablokuje. Jak on nie użyje sztuczki, ja też nie użyję sztuczki. Oddam turę. Czyżby jakiś bounce? Griptide. Ok. Spoko. Oczywiście zablokuję podwójnie. Myślałem, że tam coś chłopak kombinuje. Zagrywanie harpi znowu jest słabe. Myślę, że znowu zagram tego konia po prostu. Zagrywanie harpii jest tutaj też niespecjalnie jakieś super. Myślę, że tymi tokenami mogę w końcu po prostu wygrać. Mam dwa dobre removale, więc tego gościa 5-4 zabijam z miejsca. Jakichś mniejszych typów też. No właśnie, na przykład Doradę. Myślę, że mogę spokojnie. Tak. Zacząć go bić powoli. I po prostu skontrolować rozgrywkę. No nie wiem, czy to... No właśnie tutaj przeciwnik pytał, czy... Znaczy stwierdził, że tak musiał zrobić. Myślę, że mógł spróbować faktycznie, ale... No nie jestem w stanie powiedzieć, czy dobrze, czy źle. No nie widzę jego ręki, prawda? Więc... Zobaczymy, co ma na ręce w takim razie, skoro już o tym mowa.
O proszę. Chłopak, który daje nieblokowalność. No jak widzicie, jak się okazuje, to było dobre jednak, żeby tym razem tego konia zagrać przed harpią. Jednak on mi tutaj daje naprawdę ogromny value. No i jego jeden lad na ręce oczywiście, który właśnie zagrał. No oczywiście przyatakujemy. Zagramy sobie harta. Nie wiem, no musi być naprawdę coś niesamowitego, żeby z tego wyjść. Myślę, że takich kart tutaj raczej nie znajdzie. Okej. Okay. Teraz to już raczej w ogóle nie widzę opcji dla niego. Może nawet już tą harpię powinienem grać, nie wiem, cokolwiek. GG. No jeszcze jest jedna gra, co prawda, ale... No jest po jeden, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ten koń na pewno jest dla niego bolesny. Co on tam mi pokazał? Nie wiem, czy potrzeba mi aż tych dwóch enchantment removali. Może mi wystarczy jeden. Ten fade może wystarczy. Nie wiem. To mi się wydaje. Czy ten sorrow. Zagram sobie tym gościem. No jest to po prostu typek, tak? I tyle. Taka zmiana, bo nie widziałem zbyt wielu tych kreaturek tam właśnie, jakichś tam nakładek, więc... No jest to oczywiście ten cały ordeal, prawda? To może być problem, ale... Jakoś się może z nim uporamy. No mam... Okej rękę, nie jest to jakaś wybitna ręka, jest okej. Muszę dobrać przynajmniej dwa lądy jakoś w miarę szybko. Atleta. Oczywiście trzeba go zabić. Raz, że to jest fajna wymiana, dwa, że on ma te ordeale, prawda? Nieszczęsne. Okej. Okay. Helm. Niewiele robi. Land? Jest land. Że jesteśmy w grze. No, może trochę takim, powiedzmy, kozim smętem, ale może te 8 paczek się jakoś ugra. Oponent dobrał land, niestety. Okej. Okay. Jest ziomek. Okej. Okay. Zobaczymy co dobiorę, ale prawdopodobnie go sprzątnę po prostu od razu. Dobra, nie muszę go sprzątać, mogę zaatakować za 2 i zagrać pseudomamę. Oczywiście przyjmę. Okej. No z tego co widać to był błąd, że wyciągnąłem to Fade into Antiquity, ale no cóż. Wcześniej nie było tyle tych sztuczek. No i na pewno nie widziałem hełmu. Generalnie ten hełm, jeżeli jesteśmy na mulliganie, to w sumie jest... Znaczy, jeżeli jesteś w plecach,
No tak. Nie jest w stanie chłopak tych 15 punktów zebrać. No tak czasami jest. No ja jeszcze jestem taki, wiecie, jeszcze jestem ostrożny. O, ma serię straszną, chłopak, faktycznie. Jeżeli to, co mówi, jest prawdą, to jego seria jest naprawdę bardzo nieprzyjemna. No, zaatakujemy, myślę. Chyba jednak na tempo zrobimy tego trollera. No, nie jest to super zagranie, ale... I coś za 5. Pewnie ten gigant. Okej. No to z gigantem sobie poradzimy oczywiście. No i tutaj już powinno być dosyć łatwo, bo bije go za tak dużo, że 5, no jest na, de facto na 2, prawda? Mam gościa nieblokowalnego, więc nie jest w stanie wygrać tej gry w tym momencie. Nawet z tym smokiem nie jest w stanie jej wygrać. Oczywiście deck miał bardzo fajny. Natomiast no, troszkę szczęścia, jak widzicie, czasami się przydaje. Sad panda. Big yes. No także dziękuję wam za uwagę, jak widzicie daliśmy radę. I zapraszam do kolejnych draftów. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia.